O, witajcie! Dzisiaj pokażemy Wam, jak różne typy wczasowiczów reagują na te same wczasy. Zaczynamy! Marudy na wakacjach. Nie było większych pokoi? Chyba nie. Czerwone fotele, co za brak gustu. Strasznie twarde to łóżko. Mamo, woda w łazience jest zbyt mokra. Beznadzieja. Chcesz powiedzieć, że mamy tylko jedną łazienkę dla nas wszystkich? Idziemy na plażę. Jest za gorąco, a tak w ogóle mamy fatalny widok z okna. Optymiści. Jejku, naprawdę mamy własny pokój? Nie będziemy musieli spać na dworze. Słuchaj, na dodatek mamy własne łóżko, tylko dla nas. Wiecie co, ja chyba też mam swoje łóżko. No nie uwierzycie, w łazience jest nawet papier toaletowy. To my mamy własną łazienkę? Patrzcie, tu jest nawet okno. Okno? Zawsze chciałem mieć okno w pokoju. Jaki piękny widok, to tamto jest chyba restauracja. Mają tu restaurację? Idziemy. Śniadanie z damą. Krzesło. Już się robi, moja królowo, siadaj proszę. Proszę bardzo, moja królowo, wygodnie ci przynieść podusie? Jestem głodna. Ach tak, tak, moja miłości, już biegnę. Witaj, mamo, czy tata już ci przyniósł śniadanie? No jeszcze nie. Strasznie się dziś ociąga, nieprawdaż? Zaiste. Proszę, moja damo, już jestem. Co to jest? Naleśniczek z czekoladą, tak jak lubisz, moja miłości. Przecież ten naleśnik nie jest idealnie okrągły. Przepraszam, nie zauważyłem. Zaraz się poprawię, moja pani. Au! Coś się stało, moja miłości? Ta herbata jest za gorąca. Za gorąca? Już chucham, moja droga. O, teraz będzie idealna, proszę. Teraz jest za zimna. Już lecę po wrzątek. Ach, ci dzisiejsi mężczyźni. Śniadanie ze sknerą. Ile ty tego nałożyłeś? Myślałam, że jesteś na diecie. Bo jestem, tylko że to wszystko już jest opłacone, nie możesz się zmarnować. Daj spokój, przecież nie zjesz tego wszystkiego. A chcesz się przekonać? Brzuch cię rozboli, przestań. Masz rację. Widzisz gdzieś kelnera? Tak, jest tam. Okej, nie patrzy, podaj torbę. Po co ci moja torba? A jak myślisz? Kryj mnie. Co ty robisz? No jak to co? Ładuję nam prowiant na później, nie? Tato, robisz nam obciach. Masz rację. Nie jestem koniem, na samych bułkach nie przeżyję. Lecę po kalmary. Marudy na śniadaniu. Jakoś nic mi tu nie smakuje. Polskie jedzenie jest lepsze. Skąd to w ogóle wziąłeś? Ze środka. Jest stół szwedzki. Ach, nie znoszę szwedzkich stołów. A tak w ogóle to te talerze są za małe. Beznadziejna ta restauracja. Chodźmy stąd. Śniadanie optymistów. Wow, widzicie to? Mają tu sztućce i filiżanki. Wow, nie będziemy musieli jeść rękami. Sara, co ty robisz? No, usiadłam sobie. Naprawdę? Tu są krzesła? Nie będziemy musieli jeść na stojąco? Mewruś widział, ile tam jest jedzenia. Naprawdę? Nie będziemy musieli udawać, że jemy. Wakacje, na których nie muszę gotować, to najlepsze wakacje świata. Wakacje, na których nie jemy obiadów mamy, są najlepszymi wakacjami. Plażowanie ze sknerą. Ale ten piasek parzy. Mężuś, straszny skwer, pójdziesz kupić parasol. Chyba żartujesz, ty wiesz, ile tu chcą za zwykły parasol plażowy? 28 euro, chyba oszaleli. No wiesz, jak dostanę udaru, to za wizytę lekarską zapłacisz więcej. No dobra, chodźcie. Widzicie to legowisko? Serio? To wy posiadasz z poduchami? Aha, rozłożymy się tam, chodźcie. Super! Co mu się stało? Nie poznaję go.
Andrzej, co ty wyprawiasz? No jak to zajmuje miejsce w cieniu? Tato, naprawdę nie możesz po prostu wynająć tego łóżka? Po co mam płacić za to łóżko, jak tutaj cień jest za darmo? Chodźcie, jest tu pełno miejsca dla nas wszystkich. No i widzicie, jak przyjemnie i za darmo. Plażowanie z damą. Wszystko dobrze, kochanie? Na co masz ochotę? Chyba poszłabym na plażę. Chcę poczuć wiatr we włosach. Dobrze, dobrze, moja piękna. Zaraz wszystko przygotuję. A? Co ty robisz? No jak to, co cukiereczku? Chciałeś, żebym ci wszystko przygotował? Nie wygłupiaj się. Chodź tu i wysmaruj mi ramiona. Już idę, moja najdroższa. Ała! Co się stało, najdroższa? Ach, masz całe ręce z piasku, to obrzydliwe. Przepraszam, kochanie, na drugi raz zamówię wakacje z plażą bez piasku. Ach, już dobrze, dobrze. Umyj ręce i każ zmniejszyć intensywność słońca, jest zbyt mocne. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić, kochanie. Marudy na basenie. I co, podoba ci się tu? Nie bardzo, za dużo tu słońca. Mi też nie, za ciepło tu. Chodźmy do cienia. I co? Nie podoba mi się tu, w cieniu jest za zimno. No, do tego wieje. Racja, wracajmy do pokoju. Ech, jeszcze tylko 2 tygodnie, jakoś wytrzymamy. Optymiści na basenie. Wow! Patrz, ile wody! Mają wodę w basenie? Spodziewałem się, że będzie pusty! Tato, nie ma żadnego leżaka w cieniu! Naprawdę, wreszcie się opalimy! Tak tęskniłem za słońcem! Ach, najlepszy urlop na świecie! Sporty wodne ze Sknerą. Ile tu jest atrakcji wodnych? Wynajmiemy coś sobie? Zobacz, można wynająć paralotnie, zawsze o tym marzyłam. Wybij to sobie z głowy, nasze ubezpieczenie nie pokrywa sportów ekstremalnych. To może chociaż rejs skuterem wodnym? Nie no, za drogo. To może chociaż nurkowanie? Albo przejażdżka takim pontonem wodnym? Słuchajcie, będzie i nurkowanie, i przejażdżka pontonem wodnym. Chodźcie. Zgodził się, nie wierzę. Okej, żonka, ty trzymaj okularki i rurkę. Mężuś, poważnie? To jest słomka, nie rurka. Oj, to mnie wybrzydzaj. Sara, a dla ciebie mam obiecany ponton? Tata, naprawdę? Co to ma być? No ponton, który ci obiecałem. Chodź, zrobię ci przejażdżkę. No tak, to było takie oczywiste. Dama i sporty wodne. Wszystko w porządku, kochanie? Nie wachluję zbyt mocno? Nudzi mi się, porobiłabym coś ciekawego. Na co masz ochotę, moja piękna? Zaraz to zorganizuję. Nie wiem, może jakieś sporty wodne? Świetny pomysł, kochanie. O, może masz ochotę na przejażdżkę skuterem wodnym? No nie wiem, jeszcze się pochlapię. To może chciałabyś popłynąć takim pontonem? No nie wiem, chyba będzie niewygodny. To może lot paralotnią? Och nie, zniszczy mi fryzurę. Myślałam bardziej o czymś takim. To chyba prywatny jacht, nie na wynajem, kochanie. Chyba nie chcę, żeby było mi smutno. Oczywiście, że nie, moja najdroższa, zaraz to załatwię. Wyśmienicie. Sporty wodne z marudami. Nudzi mi się. Siedzimy już tu 5 dni. Ja chcę do domu. Słuchajcie, może wykupimy sobie lot paralotnią. Pewnie będzie beznadziejny. No wiem, ale przynajmniej nie będziemy się nudzić. Skoro nie mają tu nic lepszego, to chodźmy. Ja nie lecę. To strata czasu. Nudny ten lot balonem. Beznadziejnie, kochanie! Myślałam, że polecimy wyżej! Och, ale się wynudziłam! Naprawdę było nudno! Optymiści na plaży.
widzicie to, co ja? Nie wierzę! Niesamowite, czysta woda w morzu, kto by pomyślał? Tato, woda jest turkusowa, myślałam, że będzie brązowa. Nie przypuszczałam, że wokół wyspy będzie jakieś morze. To będzie prawdziwy urlop marzeń. Okej, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o kciukach w górę, słupkach i widzimy się następnym razem. Hej! A to tak... Nuda, tak naprawdę fajnie. Zaczynamy!